Witajcie, Jarek Medyczna Marihuana.com. Spotkaliśmy przed chwilą tutaj uczestników konferencji trzeciej edycji Medyczna Marihuana w teorii i praktyce we Wrocławiu. Przedstawcie się proszę. Asia, miło mi. Krzysiek, też mi miło. I powiedzcie proszę, co tutaj robicie w ogóle? No przyjechaliśmy jak co roku na konferencję właśnie. Dowiedzieć się nowych rzeczy i jak leczą w innych krajach marihuaną. Aha, czyli powiększyć wiedzę na ten temat. Tak, dokładnie. Czyli jakaś wiedza podstawowa, nawet nie podstawowa, już jest. Tak. Okej. Okay. A ty, Krzysiek, co tutaj robisz? W podobnej sprawie też przyjechaliśmy tu. Bardzo nam się spodobało w ogóle te konferencje, które organizuje Dorota. Przyjechaliśmy po to, żeby się dowiedzieć właśnie więcej na ten temat, chociaż mamy już niemałe doświadczenie w tym kierunku, bo już żona leczy się już od ilu? Od 5 lat mniej więcej marihuaną. Leczyła. I nadal leczysz. Na pewno wiele autorytetów przyjeżdża na takie konferencje. Jest kogo posłuchać, jest z kogo brać doświadczenie. Na pewno. Na pewno poznajemy też wspaniałych ludzi. Z dużą wiedzą, pacjentów, którzy też stosują to już od wielu lat, którym to uratowało życie. Także za każdym razem, na każdej konferencji poznajemy kogoś nowego i dzielimy się tymi informacjami z kim tylko się da. Także tak to wygląda. Tak to wygląda. Dobrze, Asia, powiedz coś na temat twojej choroby, bo tutaj nie jesteś przypadkiem, prawda? Ja w 1990 roku miałam zdiagnozowane stwardnienie rozsiane. I tak, leczyłam się, na początku niczym się nie leczyłam. I było fajnie, bo chodziłam, jeździłam autem, w butach na obcasach nawet chodziłam. Było dobrze, naprawdę było super. Później w 2008 zaczęłam brać interferon. Mój stan zdrowia się pogorszył. Brałam go 2 lata i 2 miesiące. Miałam cały czas skutki uboczne i zrezygnowałam sama, a później zaczęło się pogarszać mi coraz bardziej, po odstawieniu właśnie. Brałam sterydy za sterydami, no i później byłam w programie GTR, gdzie właśnie to był odstan glatiramerów to jest. I miałam wstrząs anafilaktyczny i to odstawiłam i się pięknie zdrowie zaczęło sypać. I w końcu zaczęłam brać konopie, bo usłyszałam o tym, że pomagają, no. To znaczy, to była jeszcze taka dość droga, prawda, bo to się zaczęło od jakiejś, najpierw była akupunktura i tak doktor Pokrywka, Jan Pokrywka, który właśnie, dostaliśmy do niego namiary i takie dwie serie przeszłaś, to też nie zauważyłaś żadnych takich pozytywnych efektów. Później też była metoda taka masażu, Bowen i wiele różnych innych takich metod próbowaliśmy, alternatywnych przede wszystkim, bo żona odstawiła wszystkie farmakologiczne praktycznie leki, suplementowała się, leczyła się ziołami i tak dalej. Na pewno widzieliśmy jakieś już pozytywne efekty, bo nie było takiej depresji, żona się troszeczkę lepiej tak psychicznie czuła. No i trafiliśmy w końcu na te konopie. No. Ja nie ukrywam, że jakiś czas wcześniej też korzystałem, na przykład rekreacyjnie, prawda, wcale tego nie ukrywam. Żona tak była tak jakby trochę sceptycznie do tego nastawiona, ale w końcu jak się dowiedziała, że to tym może się leczyć, także zaczęliśmy korzystać z tego, także próbowaliśmy z różnych źródeł na początku, nie mieliśmy żadnych namiarów. Oczywiście to wszystko trzeba było załatwiać w podziemiu, tak. Bo wiadomo, że to jest wszystko nielegalne w tej chwili. Czyli rozumiem, że wprowadziliście do terapii olej RSO albo ogólnie po prostu przetwory konopi indyjskiej. Tak, zaczęło się od podpalania, powiedzmy, co zauważyliśmy, że na pewno ta spastyka zaczęła puszczać, że ona się troszeczkę też lepiej czuła, ale zaczęliśmy stosować ten olej RSO. No i wtedy ta spastyka puszczała, tak? No, czuła się lepiej. Taka bardziej rozluźniona się czuła. Nie było widać takich specjalnych efektów jakby, tak, że no nie wiem, takich mocnych
efektów, że na przykład żona bardziej, lepiej chodziła, czy coś takiego, ale na pewno ta spastyka puściła, także to na to pomogło. A CBD? Czy w jakiś sposób było też właśnie pomocne? Chciałam powiedzieć, że brałam, oprócz RSO, też brałam CBDA i wtedy była poprawa jakaś, bo lepiej się czułam. Nawet parę kroków robiłam, oczywiście przy pomocy męża. To mi pomagał. No wszystko to była metoda prób i błędów, tak? Do tej pory wszyscy mówią i wszyscy naukowcy i wszyscy, co są w tym siedzą, mówią, że to jest metoda prób i błędów. Każdy organizm jest inny i na pewno musimy po prostu, każdy musi tą dawkę sobie sam ustalić. No na pewno trzeba korzystać z jakichś podpowiedzi, tak? No bo to jest tych kanabinoidów tyle, że aż ciężko spamiętać, jakie to są, ale no doradzali nam różne nam osoby, za każdym razem poznawaliśmy ciągle nowe osoby, które podpowiadały nam, spróbuj tego, spróbuj tego. No i my tak cały czas próbowaliśmy. Zaczęłaś stosować CBD z tym RSO, poczułaś jakieś tam efekty. Tak, CBG też próbowałaś. No właśnie, rok brałam, ale już skończyłam. CBG, tak? CBG, tak. Tak, mieliśmy nadzieję, że to postawi troszeczkę na nogi, bo znamy pacjenta, który po kilku dniach poczuł dużą poprawę i myśleliśmy, że będzie podobna sytuacja, tylko że to akurat w onkologicznym przypadku. Ale no nie poczuła takiej mocy, bo miałem nadzieję, że chociaż takiej mocy nabierze, tak? W jakimś stopniu fizycznej. Na pewno zadziałało, no bo na CBG na układ nerwowy dobrze działa. Na pewno są jakieś to efekty na pewno. Widoczne, prawda? No ale to mówię, to wszystko dawkowanie. To dawkowanie jest właśnie, ciężko jest dopasować. Oczywiście. A CBD, w jaki sposób CBD na ciebie działało? Nie czułam w sumie, tak szczerze mówiąc, ale powiem, że zaczęłam olej RSO brać wtedy, się zdecydowałam, jak nie miałam siły nawet ręki do góry podnieść. I już byłam tak słaba, że to mnie właśnie zmobilizowało, żeby spróbować. Okay. Czyli ogólnie jesteście zadowoleni, powiedzmy. Jakieś plusy są z konopi? Tak. No jak, pewno... Ja cały czas myślę, co by było, jakbym nie brała oleju. Dobrze, jeśli chodzi o ostatnie pytanie. Co moglibyście powiedzieć innym osobom, które też są w takiej samej sytuacji jak wy? Żeby się nie poddawały i żeby próbowały różnych sposobów, o czym się dowiedzą. Ja jak mogę, to ja się dzielę tym, co ja wiem. Okej, a tak Krzysiek? Tak, dobrze powiedziałaś. Przede wszystkim się nie poddawać, cały czas drążyć temat, zdobywać wiedzę cały czas, dzielić się z innymi. Na pewno to pomaga. Poznajemy cały czas nowe osoby, którzy zawsze się też dzielą jakimiś tam informacjami. Niech to będzie mały punkcik, ale ten punkcik doprowadza nas do celu. Także na pewno nie poddawać się i do przodu. Ja jeszcze chcę powiedzieć, niech ludzie liczą sami na siebie i swoje możliwości, a nie słuchają w ogóle gdzieś tam osób, które nie mają w ogóle żadnego pojęcia bladego. Jasne. Niech same próbują, niech drążą, niech szukają. To oby do celu. Dziękuję. Dziękuję. Dzięki wielkie. Dziękujemy.